Witajcie moi drodzy, tutaj Bartek z kanału 4 Pasje i to kolejny odcinek z serii gry Alan Wake. Na czym skończyliśmy, na czym się zatrzymaliśmy? Mieliśmy się spotkać z Rose, do tego spotkania doszło. Tylko, że no chyba nie potoczyło się tak, jak tego byśmy chcieli, ponieważ Rose została, jakby to powiedzieć, opętana, omamiona przez, tak to nazwijmy, siły mroku. Podała nam kawę z jakimś chyba środkiem nasennym. Przespaliśmy przez to z Barem cały dzień. Obudziliśmy się niedawno, mamy już noc i naszym zadaniem jest zapakować Barego, który wciąż jest nieprzytomny, został jeszcze tam w domku Rose, zapakować go do auta i wjechać stąd, a chyba, tak jak powiedział Alan wcześniej, zostało niecałe 12 godzin do spotkania z porywaczem w kopalni, także zobaczymy, co z tego wyniknie. Tak to pokrótce wygląda, tutaj audycja Pana Pata, piosenka pogrywa, tak jak wspominałem wcześniej. Ona już grała we wcześniejszym odcinku, także na pewno w opisie wcześniejszego odcinka znajduje się tytuł i wykonawca tego utworu. Także dostajmy się do samochodu. Podejrzewam, że może być to jakaś walka. A no nie mamy ani latarki, ani broni jak na razie. Zostało nam to wszystko zabrane. Także zobaczymy. Nie wiem też do końca, jaki był cel tego, że Rose została opętana, że nas uśpiła. No zobaczymy, zobaczymy, co z tego wyniknie. Mamy tam... zapomniałem. Randolph, chyba ten pan się nazywał, który prowadzi to miejsce. Pan w pomarańczowej kamizelce. Ostatnio, w ostatnim odcinku powiedziałem, że on ma czerwoną kamizelkę. Oho. God knows what you've done to that poor girl. This is Agent Nightingale, FBI. Get him up, Hemingway. You're under arrest. You move a muscle, I'll unload right in your goddamn face. Stay right where you are, Hemingway. Otworzyli od razu do nas ogień? Kurczę! Byśmy byli o jakieś zabójstwo podejrzani. Niech to wie, czy nie jesteśmy. Uciekamy. Zanim tu przyszliśmy na spotkanie z Rose, dzwoniła do nas pani szeryf i powiedziała, że właśnie agent FBI Nightingale chce z nami rozmawiać. I to był właśnie on, tylko tak z nami chciał porozmawiać, że zaczął do nas strzelać i prawie zginęliśmy. Patrzcie. Nieźle wygląda ta obława. Tylko nasza kondycja wygląda troszkę gorzej. Nie już, nie żebym jakoś tego Alena przez to się tam gnębił, ale... Ojej! Bo to też nie jest moim celem, ale czasem wolałby, żebym miał więcej siły. Ładnie to wygląda. Niedobrze. Uuu, wow! Czekajcie, ja muszę odpocząć, bo nie dam rady. Dobra. Zostawiliśmy Barego. To może mniej tego czasu zostało na spotkanie? Czekajcie, tędy mogę iść? Nie. Zdawało mi się, że mówi, że niecałe 12 godzin. Udało się? Chyba tak. Tam dostrzegam kartkę. Znowu ten mroczny las. Wezmę kartkę. O, wybaczcie. Oho, powietrze gęstnieje. Nie mamy czym się bronić.
Podobny odgłos, tylko jeszcze większy był, gdy spadł samolot 2 odcinki temu. Dobra. Podejdźmy tam. Patrzcie. Nie wiem, czy nie będzie gościu z tą piłą mechaniczną. Chociaż szeryf jest po naszej stronie, no zachowaj na itin... Zachowanie Nightingale'a to... trochę przerasta jego... No nie powinien się tak zachowywać, no dajcie spokój. Dobra, w którą stronę mamy się kierować? Tu widzę światło, więc pewnie tam... Czy się mylę? Poczekajcie chwilkę. A, pewnie tak. To drzewo nam blokuje z tej strony drogę. To jest jeszcze kartka. Więc ją podnieśmy. W ogóle powiem wam, moi drodzy, dzisiaj jest taki upał. Mamy 10 dzień września, a temperatura wynosi 30 stopni. No po prostu... Dla mnie też troszkę za gorąco. Lubię taką temperaturę 25-26. No... Nawet mniej niż 25, ale jak już jest 30, to troszkę za ciepło. Ale jest słonecznie. Także to jest duży plus. No. Czekajcie, oni są tu w dole, tak? No to by wyglądało. Tak, tak, tak. O! Już któryś raz mamy taki odgłos. Andy. This horror was everywhere I went, circling me. The cops didn't stand a chance. They were after a writer, not a monster. Are you seriously telling me that geek writer just took out my deputies? Are you kidding? I mean, have you seen this guy? He wears a tweed jacket. He's the guy we're chasing. If it's not him, who then? Bigfoot? Over. I don't know yet, but I'm not in the habit of jumping to conclusions. That tends to come back and bite you in the ass. Jakby tweedowa kurtka była wyznacznikiem pewnych zachowań, według pani szeryf. Dobra, czy my się zbliżamy do tej kopalni? Czy to jeszcze za wcześnie? O, jeszcze helikopter. Zaraz, zaraz, zaraz. Ojejku! Zostawmy to naprawdę, bez komentarzy. Chciałem się schować za ten kamień, żeby mnie nie dostrzegli. To było za tym? Nie, to było chyba tu. Nie widzi mnie. Nie wiem, biec? Patrzcie. Ptaki się na niego rzuciły. Tam chyba stację benzynową widzimy, gdzie byliśmy. Po helikopterze.
Tylko pytanie, czy, bo trochę tak by to wyglądało, jakby, ale to ciężko w to wierzyć, jakby w obecnej chwili mrok nas chronił, ale może niekoniecznie. Dobra. Wiecie co, chyba. Nie, teraz sobie przypomnę. Nie wiem, czy nie jesteśmy. Poczekajcie chwilę. Nie chcę. Nie. O czymś pomyślałem, ale to jeszcze nie. Możemy zrobić zbliżenie. Ale oj, kto nie komentuje. No w każdym razie ten helikopter został zniszczony. Tam chyba faktycznie mamy tę stację benzynową, gdzie byliśmy wcześniej. Tu jeszcze możemy rzucić okiem. Popatrzmy na ten maszt. Tam jest jakieś światło. Czy coś tutaj takiego ważnego widzę? I could see the lights at the radio station in the distance. Światło. Najwidoczniej tam. Właśnie o to mi chodziło. Myślałem, że dochodzimy do rozgłośni radiowej pana Pata, ale ona jest trochę dalej. O, tutaj mamy. Chyba radio, tak? Tam się świeci, to posłuchamy. Mamy radio? Mamy. Coś tu można wziąć, nie? Barry'ego będą przesłuchiwać. No nie dziwię się, że odebrali takie wrażenie, że Barry i Rose są jakby naćpani, bo naprawdę no podobnie to wyglądało. Nie, żebym coś wiedział na ten temat. Z własnego doświadczenia. I imagined that the broadcast tower in the distance was part of the local radio station. Maine seemed like a decent guy. Perhaps he could give me directions to the coal mine. No, chciałem zrobić zbliżenie, ale się trochę rozkojarzyłem i było za późno. Czyli tak, najpierw do rozgłośni radiowej, co mnie bardzo cieszy, a później do kopalni. Później do kopalni. Dobrze. Zaraz, najpierw. Tak, musimy się rozejrzeć za jakimś źródłem światła. Tu mamy jakiś reflektor. Rzućmy okiem jeszcze na okolice. Tutaj mamy. Radio? Nie, wszędzie tylko radio chciałbym widzieć. Zbijam się, kurczę, po tych beczkach. Dobra, i będziemy pewnie mogli tym reflektorem operować.
Jeszcze wspomniał ten policjant, że... Uj, że od Nightingale'a było czuć alkoholem. Także może... Nie, to muszę do tego wrócić. Także może stąd te dziwne zachowania, ale... No, otworzył do nas ogień. Bez powodu. No, to się nazywa metoda naprawiania. Najskuteczniejsza metoda. Skopa. I załatwione. Dobra, sterujemy reflektorem. Chyba się udało. Dobra. Na razie jeszcze bez latarki, bez broni. Bo teraz rzucili się na nas przeciwnicy, to ucieczka przed nimi to by było... Nie byłoby łatwo i nie byłoby chyba zbyt przyjemnie, nie sądzicie? Dzisiaj w ogóle, jak nagrywam ten film, jest sobota, przedpołudnie, upalne, tak jak wspominałem. Mam nadzieję, że pogoda u was też dopisuje. Sobie odpoczywacie jakoś. Jeśli jest słonecznie, to cieszycie się tą pogodą. Mam nadzieję, że będzie słonecznie jeszcze przez cały wrzesień i cały październik. No w październiku już na pewno nie będzie 30 stopni, 30 stopni, ale no, może chociaż te 20, o, i słońce. Jakoś wyprawa rowerowa do lasu, to jest to. Co to było? Czemu tak nagle? Dobra, mamy latarkę. Nagle tak obraz zwolnił, czy coś... Ktoś tam się czai już na nas? Tutaj nie. Dobra, spróbujemy użyć tej latarki. Dobra. Strasznie dużo używam tego słowa. Dobra, dobra. It took me a moment to recognize the flashbang grenades. They were an ideal weapon for my situation. Już. Czy będziemy mogli się odezwać do szeryf? Do pani szeryf? Chyba nie. Nieźle oberwali. Dobra, mamy 6 granatów błyskowych. Podejrzewam, że będzie sporo przeciwników. Ale z granatami to... inna bajka. Mam nadzieję, że sobie poradzę, kurczę. Dobra, ilu ich mamy? 2, 3, ok. Uuu, a to jest skuteczne. Dobra, mamy 5. Muszę też rozsądnie... Oberwałem trochę. Rozsądnie ich używać. I uważać na kondycję Ala. Słyszę siekierę. Kurczę. Ojejej. Szczerze, tylko dobrze pobiegł. Czekajcie, czekajcie. Tam jest światło, światło. Cholera. Kamień. Do światła, żeby tylko nie zgasło. Mamy radio. Dobra. Możemy jeszcze to pozbierać. Całkiem sporo możemy ich mieć. Teraz mamy 8. Dobra, słucham audycji. Czekajcie, jeszcze baterie są. Coś oprócz tego? No i tak nie jest źle. Słuchamy. Just up the road from me, too. What's going on, do you know? I don't know, but there's a bunch of police cars there. Lots of sirens, a helicopter buzzing around, and I think I heard some gunshots. Gunshots? Yes, sir, like from a pistol. So can you find out what's going on?
they're popping off guns there. They're still shooting? No, it was maybe 10, 15 minutes ago. It sounds serious, Pat. I'm telling you, it don't sound like no party. Well, I'm certainly going to give the station a call, Milt. Okay. You'll hear it here as soon as I hear from them. Okay, thanks. Kolejna niespokojna noc. Co to za utwór? Potem tak słucham, żeby móc później sprawdzić. Czy to jakiś instrumental? Dobra, idziemy. Może to z soundtracku bezpośrednio? Okej, coraz bliżej widzę maszt. I coraz bliżej przeciwnicy. O kurczę! Nie wiem. Ale to żyje. Chyba dostanę. No. Myślałem, że rzuciłem ten granat błyskowy, a ostatecznie... Dobra, w tym miejscu zaczynamy. Mamy 8 granatów. Na razie nie będę biegł. Troszkę tam nie wyczono, ale dobra. Jeszcze nie ma tragedii. Ajajaj! Już na starcie. Kurczę, wtedy mi się udało umknąć. Nie jestem z siebie zadowolony. W dobrą stronę biegnę? Nie, co ja robię? Czekajcie, tam jeszcze jakaś kartka jest, ale czy ja to będę zbierał? Tak, tych kartek nie zbieram. Mamy 6, nie jest to źle. Nikt nas nie ściga. Jezu, jak to powietrze gęstnieje. Dobra, mamy 5. Siekiera za nami. Jeszcze mam latarkę, także spokojnie. Światła. Prawdopodobnie radiowóz. Trafił mnie dziadyga. No chodź tu. Dobra. Trochę tam oberwaliśmy, ale na tę skalę błędu mogliśmy sobie pozwolić. Coraz bliżej celu. Pewnie dotrzemy już do radia, to na tym zakończę odcinek. Coraz bliżej jesteśmy. 7 naboi, 7 granatów. Udało się wszystkim tam. Koleżka. Dobra. Jesteśmy. Chwila odpoczynku. Lorna. Posłuchajmy, bo boję się, że jak wejdę, już będzie scenka z gry, także... Well,
Well, thank you very much for that compassionate viewpoint, Lorna. A to ta piosenka, którą słyszeliśmy na koniec drugiego epizodu. Paul? Wokalistka? Zdaje mi się, że tak się nazywała ta pani. Fajnie to wygląda. Radio Station. Całkiem spory, wydaje mi się, budynek. Dobra, wchodzimy i tak jak mówiłem po scence, zakończymy. The Night Owl. The voice of Pat Main. All night, every night. Tutaj jest pan. Mr. Wake. Oh, I'm so glad you could find the time to do this, Mr. Wake. Nowhere to run now, Dan Brown. You back away from me. Don't hurt. Whoa, whoa, whoa. Everyone calm down. Put the gun down. We're all friends here, right? Cool your jets, Nightingale. We got him. What the hell's the matter with you? There's a civilian in there. Po raz kolejny Nightingale się zachował. Dobrze, moi drodzy, na tym zakończymy. Obława będzie ucieczka w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. It was probably good I hadn't had the chance to tell Maine where I was going. I'd have to lose the cops and find my own way to the mine.